Z nami po zwycięskim pojedynku, pokonując Konrada Dyrszkę na punkty na pełnym dystansie. Łukasz, dominująca wykonanie z Twojej strony dzisiaj. Czy to była trudna walka? Trudna walka, twardy rywal, ale starałem się walczyć taktycznie, konsekwentnie, nie podpalać się i wykorzystać moje doświadczenie właśnie z takimi zawodnikami tego typu. No na pewno pierwsza, druga runda na Twoją korzyść. W trzeciej rundzie rywal miał jeszcze sporo sił i próbował tam sprowadzić walkę do parteru. Powiedz mi, byłeś pewny, że to już pójdzie na Twoją korzyść, czy do końca gdzieś ta niepewność była? Byłem pewny, dlatego nie forsowałem tempa. Ja się rozbiłem jedną nogę, on rozbił mi drugą nogę, także nie śpieszyłem się w ogóle. Wiedziałem, że to kontroluję, nawet to ostatnie obalenie. Jak już broniłem nogę, usłyszałem te 10 sekund, poszedłem na plecy, w sumie broniłem pedalatami, ale on mnie złapał za spodenki, dociągnął. Wiedziałem, że to się zaraz skończy, także nie szarpałem się to. Czymś cię rywal dzisiaj zaskoczył, no bo była zmiana przeciwnika na 2 tygodnie przed walką. Niełatwa sytuacja dla zawodnika, ale jak wspominałeś przed walką, taktyka się nie zmieniła i czy tak samo było w praktyce dzisiaj w tej walce? Taktyka się trochę zmieniła, nie mogę od razu się sprzedać, ale... Może jeszcze raz? Końcówkę? Czy fakt tego, że ten przeciwnik się 2 tygodnie przed walką zmienił, no, tak. Mówiłeś przed walką, że taktyka będzie taka sama jak na Mateusza Legierskiego i chciałem zapytać, czy faktycznie tak było, czy jednak jakieś zmiany jeszcze przed wejściem? Nie mogę sprzedać, troszeczkę były zmiany i dostosowałem ją bardziej do tego rywala. Łukasz, kilka tych bomb tutaj siadło na twarzy rywala. Powiedz mi, jak to daleko było tego, że skończy to przed czasem? W sumie to za każdym razem, gdybym ruszył, mógłbym skończyć, ale raz to nie było pewności, dwa to był początek walki, a trzy no to jest naprawdę twardy gość od 8 lat, czy tam 7 nie przegrał, 11-1 to jak widać nie jest u niego przypadek, dlatego nie zrywałem się, żeby się nie wystrzelać, nie dać mu szansy do wejścia i starałem się go kontrolować i punktować. Co zrobił dobrze, co zrobił źle twój młodszy rywal? Jakbyś miał mu poradzić na przyszłość, jak prowadzić kolejne walki, to co mógł zrobić lepiej, żeby cię dzisiaj przechytrzyć? No, jak mnie zapyta, to mu powiem. Niestety pewnie świadkami tej rozmowy nie będziemy, ale to już inna kwestia. Zostawię do jego sztabowi. Nie będę się mądrzył. No zgadza się. Łukasz, jakie widzisz dla siebie perspektywy na ten rok, na jego... No jeszcze znaczną część, bo dopiero tak naprawdę wiosnę witamy. Jakie masz plany, ile chciałbyś razy jeszcze się pojawić w tym roku w klatce? Wykuruję się, wracam na maty niedługo i czekam. Ja jestem otwarty na propozycję. Chcę iść drabinką do góry. Właśnie, dostarczy z Mateuszem Legierskim cały czas? Dziś chodzicie po głowie, czy jak gdyby to jest... Bo od pół roku. Od pół roku. Odciąga się, no. Ale zobaczymy, co teraz będzie. Na pewno wydaje mi się, że po pokonaniu takiego rywala w miarę perspektywicznego, no... Coś się może dalej otworzyć. Łukasz, a powiedz, serce zabiło 2 razy szybciej przed ogłoszeniem tego werdyktu? Moje? Nie, czemu? Nie, no ja tylko pytam, bo twój rywal też podnosił rękę do góry. Nie, no ale... Standard. Łukasz, a propos tych ran bitewnych, no widzimy pamiątkę, którą rywal zostawił na twarzy, ty na jego również, ale jak z urazami? Czujesz, że coś boli zanadto? Nie, jest super. Życzymy szybkiego zaleczenia tych niewielkich ran, czekamy na kolejny pojedynek. No i może jeszcze zapytam o walkę brata, bo to też ważne, warte podkreślenia. Drugi raz walczycie razem na gali, drugi raz 2 zwycięstwa do domu Rajewskich wracają. A to ja się zapytam, było dobrze? Na jego walce? No podsumowuję, było dobrze, ja i on? Bardzo dobrze. To retoryczne pytanie. No to w takim razie pozwolimy Ci, Łukaszu, nie odpowiadać. Gratulujemy zwycięstwa i czekamy na kolejne emocje. Dziękuję bardzo. Dzięki.